Dzień dobry Państwu, to jest program Scanner Defense 24. Nazywam się Rafał Lesiecki, a moim gościem jest pułkownik Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw systemu Wisła. Dzień dobry Panie pułkowniku. Dzień dobry Panie redaktorze. W najbliższych dniach Pański zespół jedzie do Stanów Zjednoczonych na negocjacje związane z systemem Wisła, którym pozyskujemy zestawy obrony powietrznej Patriot. O czym będziecie rozmawiać? Nasza podróż jest związana z trzema, mamy trzy cele przed sobą. Pierwszy to jest określenie sposobu realizacji umowy, która już została zawarta oraz kolejnych umów, które będziemy zawierali z rządem Stanów Zjednoczonych. Drugim celem jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących drugiej fazy, czyli określenie harmonogramu działań na ten rok. No i trzecim celem jest pozyskanie informacji w ramach briefingu niejawnego związanych z statusem programu radaru dookólnego oraz rakiety niskokosztowej. I rozumiem, że to oczywiście są niejawne informacje, ale to są, zdaje się, najbardziej krytyczne dla drugiej fazy punkty. To znaczy radar dookólny dopiero powstaje i tak samo pocisk niskokosztowy powstaje, a my już wiemy, że chcemy go kupić. Tak, no to są dwa elementy, które są obarczone pewnym ryzykiem dla drugiej fazy. Niemniej jednak chcemy zweryfikować naszą wiedzę, którą posiadamy na chwilę obecną z różnych środków, między innymi z mediów. Po prostu dużo mówi się na temat tych dwóch elementów. Niemniej jednak chcemy zweryfikować to, co tak naprawdę się dzieje w tych programach. No i dlatego to jest przedmiot naszego spotkania. Zapytać o źródła. Tak. Jeśli chodzi o sposób realizacji pierwszej fazy, czy te rozmowy będą dotyczyły także polskiego przemysłu? Tak. Razem z nami teraz do Huntsville, tam do miejsca, gdzie będziemy prowadzili rozmowy, jedzie delegacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wiele się mówiło przy okazji podpisywania kontraktu na pierwszą fazę Wisły o offsecie. Przypomnijmy, wartość kontraktu na pierwszą fazę tej grupy umów to będzie około 4,75 miliarda dolarów, czyli ponad 16 miliardów złotych po dzisiejszym kursie, a offset to jest około 950 milionów złotych. No jest dosyć duży rozdźwięk między tymi kwotami i one no, były dyskutowane w opinii publicznej. Pytanie brzmi, z czego to wynika? Umowy offsetowe, czy w ogóle cała procedura offsetowa, która została realizowana dla programu Wisła, realizowana była w oparciu o nową ustawę offsetową. Tutaj wartość nie była czynnikiem decydującym. My tą wartość podaliśmy, no bo tak wynika, na tyle została wyceniony transfer technologii, więc tutaj... Nie ma mnożników tej nowej. Nie. Tutaj głównym zadaniem według nowej ustawy jest przekazanie transferu technologii, który nas będzie zadawalał. I mówienie tutaj, czy offset jest wysoki czy niski, no ma kilka aspektów. Pierwszym z nich jest to, że trzeba pamiętać o tym, czy polski przemysł jest w stanie zaabsorbować ten offset. Mhm. Ponieważ transfer technologii wyceniony na 950 milionów złotych, no musi się gdzieś znaleźć w naszym przemyśle. I nasz przemysł, żeby zaadoptować tą technologię, musi ponieść pewne wydatki. I nie zawsze jest tak, że polskie firmy stać na to, żeby takie wydatki ponieść. No, przykładem będzie na przykład budowa jakiejś fabryki. Znaczy, my dostaniemy technologię, co w tej fabryce jest, może nawet z maszynami, natomiast wybudowanie, kupno gruntu, wybudowanie fabryki, dróg dojazdowych, zatrudnienie ludzi leży po stronie polskiej. I tutaj jest, no to ten offset, który został wynegocjowany, został w ten sposób zbilansowany. A co z zdolnościami nie tyle finansowymi, co nazwijmy to technicznymi? Czy braliście pod uwagę to, czy polski przemysł jest zdolny przyjąć technologie, które mogły być oferowane w pierwszym etapie programu Wisła?
W mojej ocenie zobowiązania offsetowe czy efekt negocjacji zespołu offsetowego jest bardzo korzystny dla polskiego przemysłu, ponieważ jest realny. Nie sztuka jest przynieść do polskiego przemysłu nanotechnologię do zakładu, który nigdy się tym na przykład nie zajmował. Natomiast wynegocjowane warunki i wynegocjowane zobowiązania dają szansę na to, że ten offset zostanie skonsumowany. I będą tego realne wyniki. No, my planujemy pozyskać niektóre elementy systemu Wisła, które zostaną wytworzone właśnie w oparciu o ten transfer technologii. Ale mamy przed drugą fazą dosyć ambitne założenia offsetowe. To znaczy chcielibyśmy, jak rozumiem, pozyskać technologię wytwarzania pocisków niskokosztowych. Chcielibyśmy pozyskać technologie radarowe oparte na azotku galu. No i pytanie brzmi, czy w takim razie polski przemysł jest w stanie to przyjąć? Powiem w ten sposób, że w technologiach radarowych jesteśmy dość mocni, jeżeli chodzi o państwo, czego przykładem było tło naszej uroczystości, radary PCL. Tak, był tam na uroczystości, nie wszyscy to widzowie wiedzą, na uroczystości podpisania umowy był radar pasywny i był radar systemu, już nie pamiętam, albo SOA, albo Bystra. Czyli bardzo krótkiego zasięgu, mówiąc, zdolne do przerzutu stacja radiolokacyjna. Więc jesteśmy w stanie przyjąć technologie radarowe. Tak, w tym zakresie na pewno. Do tego zakup technologii czy know-how dotyczącego rakiety niskokosztowej uważamy, że też jesteśmy w stanie zaabsorbować tą wiedzę, mając na uwadze liczbę rakiet, którą będziemy kupowali w drugiej fazie. No, nie mówimy już tutaj o 200, mówimy o większej liczbie rakiet. W związku z czym posiadanie zdolności do produkcji tego elementu na terenie kraju jest jak najbardziej uzasadnione. I w naszej ocenie będzie to możliwe, polskie zakłady będą w stanie przyjąć tą wiedzę. A ile rakiet SkyCeptor zamierzamy w drugiej fazie pozyskać? Zmieścimy się w 1000 czy więcej? Zmieścimy. W pierwszej fazie podpisaliśmy umowę, która obejmuje pozyskanie ponad 200 rakiet PAK-3 MSE. Dlaczego się zdecydowaliśmy na taki zakup? Rakiety PAK-3 MSI to są w tej chwili najnowocześniejsze rakiety z serii PAK-3, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest pewna rodzina rakiet. A w tej chwili praktycznie każdy użytkownik Patriota albo już się przesiada na ten typ rakiet, albo za chwilę będzie musiał się przesiąść. No, Niemcy będą modernizowali swoje zestawy, Rumunii pozyskali PAK-3 MSI, Szwedzi też. Będą je pozyskiwali. To jest w tej chwili najnowocześniejsza i najlepsza rakieta. Jedyną jej wadą jest cena. To jest jedyna wada, którą posiada ta rakieta. Ile płacimy za PAK-3 MSE? Nie mogę tego ujawnić, ale kilka milionów dolarów. Za sztukę. Pytanie, czy ta rakieta sobie poradzi z zagrożeniami przyszłymi. To znaczy, mamy w tej chwili dyskusję spowodowaną rosyjskimi i chińskimi próbami broni hipersonicznej. Można ze Stanów Zjednoczonych usłyszeć takie głosy, na przykład generałów, że Stany Zjednoczone nie są gotowe, żeby sobie radzić z takimi zagrożeniami. No co jak co, jeżeli te zagrożenia staną się realne, no to my też będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z takimi pociskami. W mojej ocenie świat jest dopiero na początku rozwoju i broni hipersonicznej i elementów, które będą tą broń niszczyły. Patriot nie jest przewidziany do niszczenia tego typu pocisków hipersonicznych. My koncentrujemy się na rakietach balistycznych krótkiego zasięgu, no, bezzałogowcach, lotnictwie taktycznym, śmigłowcowym. To są zagrożenia, przed którymi w tej chwili praktycznie nie mamy żadnej ochrony. Wśród pocisków balistycznych krótkiego zasięgu mamy te słynne rosyjskie Iskandery. Nikt do końca nie wie, jakie mają one osiągi, tak samo jak nikt do końca nie wie, jakie mają te osiągi te amerykańskie rakiety, które pozyskujemy. Wszystkie te dane są tajne, więc pytanie, czy mamy gwarancję, że w razie jakby, nie daj Boże, przyszło do czego, co do czego, to ten pocisk, który nabyliśmy, jest w stanie doścignąć Iskandera? Tutaj zgodzę się z panem redaktorem, że informacje dotyczące i możliwości operacyjnych Iskanderów i możliwości operacyjnych rakiet PAK-3 MSI są objęte klauzulą tajności. Są prowadzone oczywiście analizy, czy nasze pociski są w stanie niszczyć Iskandery. Powiem w ten sposób, że
pozyskane rakiety PAC-3 MSI są w stanie zwalczać rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Wszystkie. Tyle mogę powiedzieć. W takiej dyskusji, która się pojawiła po podpisaniu umowy na pierwszą fazę programu Wisła, pojawił się wątek zdolności pomostowej. Bo przypomnijmy, mamy rok 2018, a dostawy mają być w roku 2022. Czy w negocjacjach, które pan prowadził, taki wątek, że chcemy pozyskać zdolność pomostową ze Stanów Zjednoczonych, na przykład w postaci baterii systemu Patriot, która miałaby być przemieszczana do Polski, w ogóle się pojawił? Nie było to przedmiotem negocjacji związanych z polskim systemem Wisła. Niemniej jednak wiemy wszyscy, że jesteśmy w sojuszu NATO. Są pewne zobowiązania podjęte pomiędzy krajami. W przypadku, gdybyśmy potrzebowali takich zestawów w okresie przejściowym, myślę, że tutaj NATO przyszłoby nam z pomocą. NATO przyszło z pomocą niedawno Turcji, wysyłając nam Patrioty. Tylko, że tam już było, że tak powiem, zagrożenie u bram. A pytanie brzmi, czy w tym okresie, kiedy między podpisaniem umowy a dostawami, może jednak byśmy potrzebowali jakiegoś zabezpieczenia ze strony Stanów Zjednoczonych? Przesunięcie nawet całej baterii systemu Patriot z terenu Niemiec do Polski w przypadku zagrożenia to nie jest liczone w tygodniach. Docelowo chcemy kupić 8 baterii, tak? Tak. Mamy w pierwszym etapie, że kupujemy tylko 2, więc zbyt wielkiej części kraju tym nie obronimy. Pan jest oczywiście realizatorem umowy, a nie kimś, kto określał jej założenia. Natomiast pytanie brzmi, czy nie powinniśmy już myśleć o większej liczbie baterii w systemie Wisła? Liczba baterii wynika z tego zadań, jakie ten system będzie realizował. Pamiętać należy, że ten system jest do ochrony i osłony wojsk walczących, czyli w jakimś ugrupowaniu, oraz infrastruktury krytycznej. No, wojsko zdefiniowało pewne wymagania, stwierdziło, że nam jest potrzebne 8 baterii i te 8 baterii pozyskujemy. Ale bez dodatkowej liczby na przykład od sojuszników w razie zagrożenia prawdopodobnie nie będzie dostatecznej osłony dla naszych wojsk. No, zależy, co będziemy osłaniać. No, czy będziemy osłaniać brygadę, czy w obronie, czy w natarciu, czy dywizję. No, trzeba pamiętać o tym, że system IBCS daje nam możliwość budowy komponentów. To nie jest stara taktyka walki, że walczymy całą kompletną baterią czy kompletnym dywizjonem. Tutaj w zależności od zagrożenia czy w zależności od zadania, które będzie realizowało baterię Patriot, możemy skonfigurować dowolną liczbę wyrzutni w stosunku do dowolnej liczby radarów. Więc te elementy będą komponowane w momencie otrzymania zadania. Wróćmy jeszcze do drugiej fazy i do umowy, bo w pierwszej fazie pozyskujemy 2 baterie, czyli 4 jednostki ogniowe. W każdej jednostce jest 1 radar, 4 wyrzutnie plus elementy dowodzenia. W tej drugiej fazie też tak mniej więcej będzie wyglądała konfiguracja każdej baterii? Tak, przewidujemy, że konfiguracja będzie bliźniacza, no oczywiście z różnicą taką, że będziemy mieli radar dookólny, dodatkowo wyrzutnie do rakiet niskokosztowych i nieco zmieniony system łączności. Bo pytam dlatego, że w Stanach Zjednoczonych te baterie mają skład mieszany, to znaczy są i pociski takie do zwalczania trudnych celów jak PAC-3, ale też pociski niskokosztowe. My na razie w pierwszej fazie kupiliśmy pociski PAC-3 MSE, a będziemy musieli, jak się domyślam, nie wiem czy mam rację, teraz troszeczkę inaczej skonfigurować wyrzutnie. Wyrzutnie będą te same, ale będą inne pociski w tych wyrzutniach. To jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, ta możliwość budowania komponentów na podstawie informacji, jakich zagrożeń możemy się spodziewać, tak będą te komponenty mogą być tworzone. No, do tego możemy w przyszłości wpiąć system krótkiego zasięgu i budować elementy zarówno rakiet wysoce specjalistycznych przeciwko rakietom balistycznym, jak PAC-3 MSI, rakiet niskokosztowych do zwalczania lotnictwa taktycznego, no i do osłony całych systemów na niskich wysokościach, na przykład w ramach programu NAREW. I to wszystko będzie hulało w jednym systemie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem pułkownikiem Michałem Marciniakiem, pełnomocnikiem MON do spraw systemu Wisła. Nasza rozmowa dotyczyła głównie drugiej fazy tego programu, której negocjacje rozpoczynają się już w połowie kwietnia. Dziękuję państwu. Do widzenia.